Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie ze Stowarzyszenia. Dzisiaj w planach przygotowałam dla Was kontynuację czacza, czyli przypomnijmy sobie kroczki podstawowe, tak jak basic step, obrót w tym kroku, mirror, a także dodamy sobie troszeczkę bardziej zaawansowany krok, który się nazywa Kuban Break. Więc zacznijmy od krótkiego przypomnienia. Przygotujmy sobie prawą nogę wolną i zacznijmy kroczkiem do tyłu. Dwa, trzy. Nie wiem, czy powiedziałam, że będziemy trenować czacze, ale będziemy trenować czacze. Jeszcze raz. Prawą nogę do tyłu i dwa, trzy. Odstaw, złoż, odstaw. Kontynuuję lewą nogą do przodu. Dwa, trzy, cza, cza, cza. 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 Proste, prawda? Powtórzmy sobie to jeszcze raz. Troszkę szybciej. Uwaga, kochani, od prawej nogi. I dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Zamknijcie was rozkosem, cza, cza, cza. Dwa, trzy, kontynuuj. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Jeżeli jest to dla was na razie za trudne, to zamiast kroczków przód, tył, spróbujcie zrobić dwa kroki w miejscu, czyli w miejscu, w miejscu, cza, cza, cza. W miejscu, w miejscu, cza, cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Próbujemy z muzyką. Próbujmy.
pierwsze tempo, zaczynamy jeden pełny kruk podstawowy i w drugim będziemy wchodzić do kruku. Dwa, trzy, szak, szak, szak. Dwa, trzy, szak, szak, szak. Uwaga, będzie powrót. Szak, szak, szak. Obrót, obrót. Szak, szak, szak. Podstawowy. I jeszcze raz obrót. Obrót, obrót. Szak, szak, szak. W drugą stronę. Szak, szak, szak. Czyli to, co jest najważniejsze, to to, żeby obrót robić uderzenia w muzyce 2, 3. Jest to obrót, może być w lewą i w prawą stronę. Ważne jest tylko to, żeby skrzyżować nogę z przodu i nie śpieszyć w tym momencie, ok? I spróbujmy sobie teraz zrobić obrocik w lewą stronę. Robimy szak, szak, w lewą stronę. Szak, szak, szak. Przekładam prawą nogę. Prawa. Dokręcam się do lewej. I kontynuuję podstawę. W drugą stronę. Obrót, obrót. Szak, szak, szak. Obrót, obrót. Szak, szak, szak. Trochę szybciej. Szak, szak, szak. Dwa, trzy. Szak, szak, szak. Dwa, trzy. Szak, szak, szak. Dwa, trzy. Szak, szak, szak. Jak widzicie, w tym obrocie nie odrywam nogi z tyłu. To znaczy, jeżeli robię obrót w prawo, przekładam lewą nogę w prawą nogą, to ta noga z tyłu zostaje cały czas w miejscu. Nigdzie jej nie odrywam, nie zabieram do tyłu. Tylko robię przestawę nogę, robię zwrot i ta noga zostaje w miejscu. Ponad nią wracam. Hop, czap, czap, czap. To samo jest z drugą stroną. Odwrót. Obrót. Szak, szak, szak. Mamy to? Na pewno. Ok. Kochani, czym jest New York? New York to nic innego jak pół obrotu, gdzie można powiedzieć, że się rozmyślamy z tego obrotu i wracamy z powrotem do kroku podstawowego. Zobaczcie. Szak, szak, szak. New York. Szak, szak, szak. Czyli tylko odkręcam ciało o 90 stopni w kierunku, w którym się porusza i wchodzę na nogę. Wchodzę, wracam, zwrot, cza, cza, cza. Wejdź, wróć, cza, cza, cza. Wejdź, wróć, cza, cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy, próbujemy. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy, ręce w bok. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy. Ok. To spróbujemy sobie z wolną muzyką zatańczyć i krok podstawowy, i obrót, i New York. Trochę wolniejsze tempo. Przygotowujemy prawą nogę. Uwaga.
będzie to kroczek troszkę bardziej zaawansowany, ponieważ jest to krok synkopowany. Co to oznacza? Oznacza to, że nie mam tyle samo kroków, co uderzeń w muzyce. Jak tutaj zauważyliście, też delikatną synkopę mamy cza, cza, cza. Pomimo, że jest to uderzenie muzyczne troszkę mniej. Jak to się liczy? Tak naprawdę będę Wam liczyła coś takiego jak i raz, i dwa, i trzy. Oznacza to, że wykonujemy dwa razy szybciej kroki. Ok? Na czym to polega? Na przykładzie tego pocałowania. Dwa, trzy. Pierwsza synkopa to jest cza-cza-cza. Cztery i raz. Przyspieszam. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy. Quick, quick, slow. Wolno, wolno. Szybko, szybko, szybko. Slow, slow. Quick, quick, slow. Czy jak widzicie, tą część chassera, czyli kroku podstawowego, wykonuję w delikatnym przyspieszeniu, licząc to właśnie jako krok szybki, czyli quick, a kroki, które nie są synkopowane, liczymy jako krok wolny, czyli slow. Poznajmy teraz Kubę Bryki, jedną z moich ulubionych figur w czacie. Stajmy sobie w szerokim rozkroku i zaczniemy sobie ruch od lewej na prawą. I to będzie wejdź, wróć na nogę z tyłu, odstaw. To samo powtarzamy drugą nogą. Czyli wejdź do przodu, wróć na nogę z tyłu, odstaw. Wejdź, wróć, odstaw. Czyli poruszamy się jak w takim trójkącie, na przemianie. Prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. Wejdź, wróć, odstaw. Wejdź, wróć, odstaw. Dwa i trzy. Cztery i raz. Wejdź, wróć, odstaw. Wejdź, wróć, odstaw. Czyli tak naprawdę, jak wyobrazicie sobie taką literkę U na papiecie, to nie robicie nic innego z krokami, jak rysujecie stopami tą literkę U. Czyli zaczynam od prawego górnego rogu, wchodzę, wracam do narożnika, idę do boku. Lewy tunel, wchodzę, wracam do narożnika, idę do boku. Jakie jest tego rozliczenie? Jest to oczywiście krok synkopowany. Jak już może usłyszeliście i zauważyliście, będziemy go liczyć 2 i 3, 4 i raz. Czyli 2 i 3, 4 i raz. 2 i 3, 4 i raz. Jak stawiamy go do roku, mamy delikatny szast. Spróbujcie razem ze mną wtedy. Wejdź, wróć, odstaw. Wejdź, wróć, odstaw. 2 i 3, 4 i raz. 2 i 3, 4 i raz. Skrzyżuj, hop. Skrzyżuj, hop. 2 i 3, 4 i raz. 2 i 3, 4 i raz. I tak naprawdę możemy sobie wejść do tego kroczka z wyroku, na przykład. Cza, cza, cza. I zamiast tego wyroku z wyroku mamy ręką. 2 i 3. 4 i raz. 2 i 3. 4 i raz. Próbujemy jeszcze raz. Sam Cuban break. Od lewej nogi do przodu. Stańcie na prawej nodze, lewa noga gotowa. I zaczynamy ruch lewą nogą do przodu. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. 2 i 3. 4 i raz. 2 i 3, 4 i raz. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Jak? Mam nadzieję, że gdzieś nam to zaczyna zaskakiwać. Kochani, ja Was z tym zostawiam. Trenujcie rzetelnie. I następnym razem połączymy sobie wejście do Cuban breaku, a czy wyjście z Cuban breaku z połączeniem reszty choreografii. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem.